Moi drodzy, jeszcze w przerwie na chwilę się tutaj pojawiłam, żeby zobaczyć, jak właśnie doklejamy te kryształki. Zdradźmy ten sekret. Tak jest. Nasz sekret polega na tym, że na przeschnięty lakier aplikujemy sobie pędzelkiem klej. Zacznijmy sobie od środka. Na całą płytkę? Nie, wzdłuż, tam gdzie będą kryształki klejone. Zacznijmy sobie od największych kamieni i będziemy je aplikowały mniej więcej na środku paznokcia, w zależności również od tego, jak chcemy rozbudować wzór. Im bliżej krawędzi będziemy przyklejały mniejsze kamyczki. Widzę, że ogromna precyzja. Ja myślę, że nie każda pani tutaj potrafiłaby tak wspaniale to zrobić. I dużo cierpliwości. Kolejna sprawa. No niestety, cierpliwość chyba jest najbardziej wymagana w tym zawodzie. I mamy podobny, będziemy miały wzór jak na paznokciu, który tu też już jest wykonany, został wcześniej. Okej, dołożymy sobie kleju i już powolutku wzór będziemy wykańczać. To jest bardzo szybkie zdobienie, a niezwykle efektowne, dlatego też bardzo popularne. Tworzymy je dosłownie w 2-3 minutki, a błysk i trwałość tego jest naprawdę... Czy jeszcze później w jakiś sposób utrwalamy te kryształki, nanosimy jakiś dodatkowy lakier? Będziemy nanosiły sobie top lakierowy, czyli taką typową warstwę nawierzchniową, ochronną. Z tym, że to akurat co ja naklejam na paznokcie, to są kryształy Swarovskiego, które swoją jakość zawdzięczają dzięki szlifom, jakie mają. I teraz, żeby nie stracić tego szlifu, żeby one w dalszym ciągu tak pięknie błyszczały, musimy omijać pędzlem wierzchy tych kryształów. Czyli będziemy tak naprawdę zatapiać podstawę kamienia i nabłyszczać cały paznokieć przy okazji, ale sam wierzch kamienia musi zostać niepokryty emalią utwardzającą. Super, bardzo fajnie, czyli właściwie w ekspresowym tempie kryształki pojawiły się na paznokciu. Super, tak wygląda właśnie efekt, zobaczcie sami. No ja już zazdroszczę. I teraz już również widać dwukolorowe paznokcie, tak które jest. Się pojawiły. Tak jest, one już powoli w tej chwili kolory zaczynają pracować. Powierzchnia płytki paznokcia robi się żółta, im bliżej końcówki, tym mamy bardziej pomarańczowy kolor. Ja myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby zaprezentować troszeczkę intensywniej te zmiany. No w tej chwili mamy efekt ombre, czyli taki też bardzo popularny efekt. I na włosach, i teraz na paznokciach. I na paznokciach, dokładnie tak. Bardzo trudne jest to do wykonania przy pomocy zwykłych lakierów bądź żeli. Tutaj to się stworzy tak naprawdę samo. Super, bardzo fajnie. Jeszcze ten efekt końcowy dzisiaj pracy zobaczymy, a my już teraz, moi drodzy, zapraszam Was na króciutkie reklamy i za chwilę oczywiście spotkanie z Justyną Czernek. Do zobaczenia.